układ odpornościowy musi w jakiś sposób odróżnić wroga, czyli na przykład patogenny wirus, od własnych komórek, które nie powinny być atakowane. Wśród zwierząt kręgowych, takich jak my, zasadniczą rolę w tym procesie odgrywają geny głównego kompleksu zgodności tkankowej. One kodują molekuły, które przypominają nieco szczęki, które krążą po naszych komórkach, chwytają fragmenty różnych białek i prezentują je na powierzchni komórek. Tam wchodzą z nimi w interakcje takie macki limfocytów, które, jeżeli to jest nasze własne białko prezentowane przez molekułę MHC, nic nie robią. Jeżeli natomiast okaże się, że to jest białko wirusa, wtedy znajdują się zwykle jakieś takie limfocyty, które potrafią je mocno związać i wywołać w ten sposób reakcję odpornościową. Problem polega na tym, że takich wariantów szczęk mamy tylko kilka kodowanych w naszych genomach. I zdarza się czasami, że jakiś fragment bakterii, powiedzmy, nie jest w stanie dopasować się do tej szczęki. One nie są w stanie zaprezentować tego na powierzchni komórek, dlatego chorujemy. Pytanie, z którym się mierzyliśmy, było takie, dlaczego nie mamy w takim razie w naszych genomach więcej genów, które kodują te molekuły MHC, te szczęki. U kręgowców istnieje pewien konflikt, mianowicie jeżeli zbyt dokładna jest obrona przed patogenami, grozi to atakowaniem własnych komórek. Eksperymentalnie na nornicy rudej profesor Radwan ze swoją grupą badawczą wykazali, że to jest mechanizm, który ogranicza liczbę genów MHC odpowiedzialnych za obronę, bo dotąd była to pewna taka tajemnica. Dlaczego tych genów nie jest więcej? Bo gdyby było ich więcej, to wtedy ta obrona przed patogenami byłaby silniejsza i rzadziej byśmy chorowali. Nasze badania pokazały, że im więcej mamy molekuł tych wariantów szczęk, tym więcej limfocytów tracimy. I wtedy może się okazać, że nie zawsze te limfocyty są w stanie związać, zareagować nie z białkiem MHC, które produkuje te molekuły. Dlatego mamy w genomie tych białek stosunkowo niewiele, a to z kolei sprawia, że czasami nie jesteśmy w stanie zaprezentować pewnych fragmentów, na przykład wirusów, i chorujemy. Hipoteza, którą testowaliśmy, pojawiła się jakieś 30 lat temu i przez ten czas była rozwijana głównie na gruncie matematycznym. Brakowało jej empirycznego testu. Wraz z rozwojem tzw. technik sekwencjonowania nowej generacji pojawiła się możliwość przeprowadzenia takiego testu. I możliwość tę wykorzystał szybko profesor Jacek Radwan. Nasze wyniki były tyle interesujące, że pokazały różnice pomiędzy dwiema klasami genów MHC. Klasy te różnią się od siebie biologicznie. Jedna jest odpowiedzialna za prezentację pasożytów wewnątrzkomórkowych, takich jak wirusy, a druga zewnątrzkomórkowych, takich jak bakterie, grzyby, tasiemce. Dlatego też tak ważne jest testowanie empiryczne klasycznych ewolucyjnych hipotez, ponieważ pozwala nam zobaczyć, czego jeszcze nie rozumiemy w tych procesach, ale także, a może przede wszystkim w tym, jak funkcjonuje ten układ dziś i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi elementami naszego układu odpornościowego.